I witajcie w kolejnym filmie z Chorwacji. Zobaczcie, jaka dzisiaj piękna pogoda. Kolejny dzień, świeci nam słoneczko. Mamy godzinę 9:30. Jest 24 stopnie, więc pogoda jest naprawdę super. Tu idzie nasz Miłosz, a my bierzemy się powolutku za śniadanko, tylko musimy iść po wodę, bo nam się właśnie skończyła. Także bierzemy baniak i będziemy ją tutaj zaraz dźwigać. A wodę bierzemy właśnie z takiego miejsca. Tu jest takie przyłącze i my po prostu bierzemy baniak i nalewamy sobie z takiego kranu, więc mamy jakieś 20 metrów od przyczepy. To jest najbliższe miejsce od naszej parceli, żeby sobie zatankować wodę. Tam jest nasze autko za tym Audi białym stoimy, więc mamy naprawdę bardzo blisko, więc tankujemy i będziemy mieć kolejny baniak wody. Tam jedzie z tyłu kamper, zobaczcie. Możecie zobaczyć, jakie wąskie są alejki, żeby tutaj się przemieścić. Cała szerokość kampera to jest alejka, więc alejki nie są zbytnio szerokie tutaj. Ale ta główna droga jest ok. Ale bez problemu da się tutaj wjechać, zaparkować i ustawić, więc nie ma źle. Także wodę mamy zatankowaną. Wstawiamy herbatkę i będziemy powolutku robić śniadanko. Dzisiaj na śniadanko, dzieci, co będziecie chcieli jeść? Znaczy, co ty będziesz chciał jeść, bo Michasia to jest w toalecie. Jajecznicę. Jajecznicę? Robimy dzisiaj jajecznicę, a Michasia chciała opłatki z mlekiem, więc zaraz będziemy tutaj sobie powolutku działać. Śniadanko już gotowe, ekipa cała w komplecie, jajeczniczka. Dzisiaj z Michasią robiliśmy śniadanko, Miłosz zadbał o wystrój, zerwał kwiaty dla mamy z okazji naszej wczorajszej rocznicy. I tak będziemy sobie dzisiaj jeść tutaj na stoliku na zewnątrz przyczepy i zaraz będziemy planować dzisiejszy dzień. I po naszym pysznym śniadaniu przyjechaliśmy teraz na wycieczkę na Limski Kanał i zobaczcie, trafiliśmy na taki punkt. Tam wcześniej zaparkowaliśmy na takim parkingu na górze. Tam jest punkt widokowy drewniany, ale tam szczerze to powiem wam, że nic z niego za bardzo ciekawego nie widać. I teraz postanowiliśmy poszukać trochę ciekawszych miejsc i wróciliśmy się kawałeczek na nóżkach, może z 10-15 metrów i trafiliśmy w takie właśnie miejsce. Tu są ławeczki, można sobie przycupnąć, odpocząć. No a tu jest taki widok na ten kanał. I będziemy zaraz próbować znaleźć jeszcze inne ciekawe miejsca. Może uda mi się też puścić drona. A teraz idziemy tą ścieżką, którą tam zaczynaliśmy na górze, co pokazywałem wam wcześniej. I jesteśmy w tym miejscu na mapie. Nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widać, bo się odbija. W tym miejscu i chcemy dojść tutaj na sam początek tego kanału Limskiego. Mamy jakieś, nie wiem, 1,5 kilometra pokazywało na mapie, ale główną drogą, która jest tutaj za tymi krzakami do góry, a tędy wydaje mi się, że będzie krócej. I teraz po około 7 minutkach spacerkiem doszliśmy do skrzyżowania, na którym skręciliśmy w prawo po takiej dróżce. I teraz doszliśmy znowu do takich kamieni. Tu jest kawałeczek, może z 5 metrów w dół i tam jest widok na ten kanał Limski. I tam już jest droga asfaltowa. Tak wygląda to zejście od dołu. Tu jest bardziej widać te kamienie, ale nie ma tragedii. A tutaj zobaczcie, obracam się i jesteśmy już przy takich barierkach z kolejnym punktem widokowym. Tu jest też jakaś dzika ścieżka, już zauważyłem moim prawnym okiem. I zobaczcie, jak tu jest pięknie. Tam się przebija kanał między drzewkami. Tu są zacumowane łódeczki i jest po prostu pięknie. A my chcemy iść tam jeszcze w głąb, w lewą stronę, zobaczyć jego koniec. Może uda nam się też potem dojechać w stronę morza. Zobaczcie, jak wchodzi tutaj ten kanał w głąb lądu. A teraz już taką ścieżką asfaltową, spokojnym spacerkiem idziemy sobie dalej. No i doszliśmy już na sam dół, zobaczcie. Jedna restauracja. Tutaj kolejne restauracje. No i jesteśmy na samym końcu kanału. Tam się kanał kończy. I tak to wygląda pięknie tutaj. Może pójdziemy sobie w tą stronę i zobaczymy tam, jak wygląda wzdłuż. Może uda nam się puścić drona.
Mam nadzieję, że podobały Wam się ujęcia z drona. I teraz powolutku wracamy już do auta. Jeszcze pokażę Wam tutaj, zobaczcie, to też jest parking, więc można tu sobie dojechać autem, nie trzeba iść tą ścieżką, którą my żeśmy tam szli. Tylko trzeba po prostu wcześniej jakieś 1,5 km skręcić z tej drogi, którą się tam jedzie na górę. I tu bez problemu można dojechać do samej zatoczki. Więc my wracamy do auta i szukamy coś, żeby sobie zjeść z dzieciaczkami. Tutaj patrzyliśmy w tych restauracjach, no ale są typowo owoce morza. No i dla dzieci nie za bardzo jest co wybrać. Także wracamy tą ścieżką, którą żeśmy szli i jedziemy na obiadek. Ogólnie to autko zostawiliśmy na tym parkingu, ale tak jak Wam mówiłem wcześniej, można sobie zjechać tam niżej przy tych restauracjach. A tu jest niby ten punkt widokowy oznaczony na mapach Google. Ale byliśmy tam do góry i powiem Wam, że nie warto nawet tutaj wchodzić, przyjeżdżać, bo nic nie widać. A my żeśmy właśnie sobie zostawili tu auto i poszliśmy w tamtym kierunku. Za tymi budkami skręca się w prawo i potem idzie się tą ścieżką, którą żeśmy szli tą kamienicą. A my teraz pakujemy się do auta i jedziemy w kolejne miejsce. My jesteśmy dość zmęczeni po tym upale dzisiejszym. Dzisiaj nam upał dał w kość. Trochę zregenerujemy siły i może coś jeszcze dzisiaj ciekawego sobie zwiedzimy. Przyjechaliśmy jeszcze do miejscowości Wrsar. Idziemy sobie teraz coś zjeść, jakąś knajpkę znaleźć i potem pospacerujemy po tych uliczkach. Auto zostawiliśmy na parkingu niedaleko portu. Parking jest dzisiaj chyba darmowy, bo nie ma szlabanów, więc zostawiamy auto. Inne auta stoją bez żadnych bilecików. A my, tak jak mówiłem, idziemy znaleźć coś dobrego do jedzonka, bo jesteśmy już dość głodni. I mamy restaurację namierzoną. Siedzimy przy morzu, w porcie praktycznie. Jedzonko mamy zamówione. Dostaliśmy na razie samo pićku. Soczki, cola, ja bezalkoholowe oczywiście. No i będziemy sobie zaraz jeść obiadek. Przystaweczka. Dobra bułeczka? Tak. Super, bo dzieci bardzo głodne. Po tej wycieczce tą ścieżką kamienistą. Miłosz tutaj wcina. A my czekamy na jedzonko. Jedzonko do nas dotarło. Ja ponownie mam kalmary. Żonka sobie zamówiła rybę. Jaka to ryba? Morszczuk. A specjale? Super. Duża pizza. Super. Dziękujemy. Pan przyniósł też dzieciakom pizzę. Pan nie pytał i od razu podzielił nam pizzę na pół. Więc bardzo fajnie. Oliwka, mama zje. Także my sobie jemy teraz pyszny obiadek. I życzcie nam smacznego. Obiadek mamy zaliczony, zjedliśmy pyszne jedzonko, każdemu bardzo smakowało, także polecamy tą restaurację. Za to nasze jedzonko zapłaciliśmy tym razem 50 euro, więc już troszeczkę więcej niż w Rowinie. A teraz idziemy w tym kierunku, zobaczymy, co tutaj można ciekawego spotkać, chociaż troszkę nam się pogoda zepsuła i nie wiemy, jak to do końca będzie, bo zaczyna chyba powoli kropić. Sobie spacerujemy po uliczkach, zobaczcie, jakie te piękne widoki z tych uliczek. Widać cały port. Zatoczka. Także naprawdę bardzo ładne miasteczko. Chyba jak każde w Chorwacji. Uliczki są tak strome, że tam wcześniej jak żeśmy szli, to auta musiały kołami zakręcać o krawężnik, żeby przypadkiem nie zjechać. My powolutku już udajemy się w stronę naszego parkingu, do naszego autka. Będziemy wracać na kemping. Też tam widzę daleko, że chyba jest punkt widokowy. Tam. Na tej skale. No i zobaczcie, ile tutaj stoi żaglówek i jachtów. Jeszcze pokażę Wam, tak wygląda ten parking, na którym żeśmy zostawili autko. Na tą chwilę darmowy. Jak jest potem, to nie wiemy. Tam niby jest bramka wjazdowa, ale no nie ma szlabanów, nie ma nikogo. Żaden bilecik nie wyszedł, jak nacisnąłem, więc dzisiaj za darmo. I wróciliśmy na kemping, zobaczcie, pogoda nam się zepsuła. Musiałem wszystko pozbierać, pochować. Pada deszcz, zrobiło się dość chłodno. No ale tak przepowiadali pogodę, więc sprawdza się. A my tutaj dzieciakami będziemy właśnie zaraz testować lody, które wczoraj żeśmy robili. Jak pamiętacie, nagrywaliśmy, jak zalewaliśmy. Dzisiaj są już twarde, zobaczcie, nic nie wypływa. Zamarzły na kamień. Ktoś chciał ananasa? Nie, ja. No widzicie?
za ciężko. A na nasze to jeszcze chyba ciężko. O, dobra. No, poczekajcie. Ten jest meksykański. Miłosz. Dziękuję. Taki lodzik wyszedł. Poczekaj, Sędziu. Meksykana. Jeszcze michelinicę weźmiemy. Nie chcę, żeby się arbuz? Ułamał, bo... Tak. Arbuz o smaku truskawki. Jak wszystkie. A tu jest proszę bardzo. A dla taty ananas. Nie wiem, czy takiego dużego loda zjem, bo one są takie dość grube, pokaż mi już. No, takie jakieś. 3,5 cm na pewno mają. Dość sporo nam tego ale wyszło tutaj. Pyszne, co? No. Najważniejsze, że naturalne. To są najpyszniejsze lody. Dobre? A tu są takie kreski, teraz po 2 euro. A ma teraz zbiera kasiorę. Ale ja je robię. To każdy po trochu. A ja byłem po truskawki, także każdy coś zarobił dzisiaj. No. Nawet tu się zrobił lód. Mogliśmy jeszcze jedno pudełeczko kupić, nie? Truskawek? Nie. A to? No to może podjedziemy jutro. Bo dzisiaj to ogólnie nie wiedzieliśmy, ale Chorwaci też wchodzą święto o pracy. Sklepy większe pozamykane, jedynie te restauracja, co której byliśmy. I inne też tam w okolicy były otwarte, tak to wszystkie sklepiki zamknięte. A my teraz będziemy sobie pić kawuśkę, mamy zrobioną. Dzieciaki będą mieć lody i będziemy coś wymyślać, może coś, nie wiem, co jeszcze. Planszówki? Może jakieś planszówki, taką pogodę. Może pogoda się jeszcze zrobi, bo dopiero jest która godzina, 18? Nawet nie ma chyba, 18. No, 18 jest, także mamy jeszcze chwilę czasu do wieczora. Coś wymyślimy. I będziemy sobie tak spędzać czas teraz w przyczepce. Jeszcze na szybko pokażemy wam, jak wygląda ananas. Ananas, zobaczcie, taki półokrągły się zrobił. Prawdziwy ananas. A weź go bokiem pokaż. O, zobaczcie, tak wygląda ananas. Także każdy owoc ma, weź na bok rączkę, każdy owoc ma takie przytłoczenie w środku. Zobaczcie jeszcze, jakiego mamy tutaj bohatera na naszej parceli, codziennie przychodzi i bawi się. Michasia zrobiła mu taką zabawkę z Kinder Niespodzianki chyba na sznurku i przychodzi i się bawi z nami i tak sobie. Tak, zobaczcie, o jest, dzień dobry, kotek. A tam są ptaszki, Miłosza ptaszek, który też codziennie przylatuje rano po okruszki. Posłuchajcie, jakie dźwięki wydają ptaki, jak przychodzi kot. Informują się takim właśnie dźwiękiem, że jest kocur. A jak kocura nie ma, to nie słychać takiego dźwięku. Chodzą sobie tutaj po parceli. Także mamy takie małe zoo. I kocurek się bawi. A u nas przestało padać. Postanowiliśmy, że pójdziemy jeszcze na mały spacerek, żeby wykorzystać jeszcze chwilę pogody. A ogólnie żegnamy się z wami z tego miejsca. Zapraszamy na kolejny film, na kolejnego vloga. I subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie nasze filmy. I dawajcie łapkę w górę. Dokładnie. I do następnego filmu. Na razie, pa. Pa.